witajcie tutaj Mamy Styl, czyli mój styl jako mamy i również kanał o tym, jak znaleźć swój styl. Pewnie jak większość kobiet interesuję się modą, trochę w modzie pracowałam. Ktoś by mnie zapytał, co robię w wolnym czasie, to na pewno takim hobby numer jeden będzie moda. Zastanawiając się nad tym, jakie tematy chciałabym w tym cyklu poruszyć, przyszło mi do głowy, że powinnam zacząć od tego, jak znaleźć swój styl. A właściwie jak ja znalazłam swój styl, a uwierzcie mi, droga była długa, wyboista i na początku wydawało mi się, że po prostu jak już nie mam tego stylu i się na tym nie znam i nie czuję tego wszystkiego, to tego stylu nigdy nie znajdę. Na szczęście okazało się, że byłam w błędzie, każdy swój styl znajdzie, a jak to zrobić i jak ja to zrobiłam, posłuchajcie kilku moich rad. Mam nadzieję, że one Was do czegoś zainspirują i pomogą Wam w odnalezieniu Waszego stylu. Moja zasada numer jeden. Zawsze szukam inspiracji. To znaczy przeglądam magazyny. Jak jestem gdzieś za granicą, to kupuję sobie na przykład wydania Vogue'a. Tam są zawsze świetne, fantastyczne sesje zdjęciowe i naprawdę od nich dużo można zaczerpnąć. Staram się również obserwować osoby, których styl w jakiś sposób mi się podoba. I wtedy sobie myślę, a miała fajnie pokombinowany garnitur z trampkami albo obcasy z jakąś bluzą dresową. I staram się to zapamiętać, żeby później, kiedy będę miała kryzys pod tytułem a nie mam się w co ubrać, to szybko odświeżyć w pamięci, jakie to były połączenia. Oczywiście też korzystam z netu, patrzę na Pinteresta, na Instagrama. Jeżeli coś mi się podoba, to mam taką zasadę, że robię sobie screena tego albo robię sobie zdjęcie. Wtedy właśnie jak siedzę przed szafą, płaczę, że nie mam się w co ubrać, to sobie przeglądam. Moja zasada to oczywiście interesuję się trendami, jaram się na maksa, śledzę te fashion wiki. Nigdy nie implementuję tego bezpośrednio na sobie. Czyli widzę na przykład, że modny jest kolor kanarkowy i trzeba mieć total outfit, czyli od stóp do głów w tym kanarkowym. To myślę sobie, nie, po prostu kanarkowy do mnie nie pasuje i odpada. Ale na przykład jak modny jest różowy, a ja uwielbiam różowy, no to myślę sobie, świetnie, w takim razie jestem modna i spokojnie mogę bujać się po mieście w mojej cukierkowej bluzie. A dowód jest tu. Także warto śledzić modę moim zdaniem, ale wybierać to, co pasuje do Was. Bo też czasami widzę na ulicy i zresztą sama to też testowałam na sobie. Dziewczyny, które ubierają coś, co jest modne, ale nie czują się w tym dobrze. Jak ktoś się w czymś nie czuje dobrze, to nigdy się nie obroni. Bo na przykład czasami ktoś ubierze coś kosmicznego i to jest zgodne z jego stylem bycia, charakterem i to się zawsze broni. I tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, czyli stawiam zawsze na wygodę. To znaczy wybieram takie rzeczy, w których czuję się komfortowo. Nawet jeżeli to są szpilki, to one muszą być wygodne. Bo ja po prostu, jak jest mi w czymś wygodnie, to się czuję fantastyczna. I wtedy naprawdę rozsiewam taką, ujmując rzecz kolokwialnie, zajebistą energię. I każdy mówi, Boże, jak świetnie wyglądasz, fantastycznie, mimo tego, że na przykład wcale nie mam na sobie jakichś najmodniejszych, wspaniałych ciuchów. Teraz możecie popatrzeć na mnie i pomyśleć sobie, o Jezu, stoi laska po prostu w czarnej bluzie i nawija o stylu, jaki to styl. No a prawdą jest, że ja po prostu lubię tą bluzę, dobrze się w niej czuję. Pewnie trzy osoby powiedzą, że beznadziejna ta bluza, a inne trzy powiedzą, że to jest zajebista bluza. To jest też ważne, żeby robić to wszystko w zgodzie ze sobą i pamiętać o tym, że zawsze będą takie osoby, którym będziemy się podobać i takie, które będą nas krytykować. A jak się w danym ubraniu czujemy dobrze, to wiadomo, że taka krytyka nas nie dotknie. Kolejna zasada, jak coś jest dobrze uszyte i dobrze skrojone i jest z dobrej jakości materiałów, to człowiek po prostu wygląda lepiej. I dlatego uważam, że warto inwestować w droższe rzeczy. Na przykład, jeżeli chcecie mieć marynarę i dobrze w niej wyglądać, warto zainwestować w taką klasyczną marynarkę, która świetnie podkreśli wszystkie nasze atuty. Będzie zawsze wyglądała doskonale, czy to do stroju wieczorowego, czy to do codziennego i będzie fajnym dopełnieniem. Ale na przykład, jeżeli chcecie kupić shorty, no to wydaje mi się, że nie ma sensu wydawać 1000 zł na shorty, no bo shorty jeansowe to shorty jeansowe. Może będą miały trochę inny krój, może będą bardziej rozreklamowane, ale czy to jest taka inwestycja na lata? No myślę, że nie. Podam przykład. Strasznie podobają mi się spodenki jednej marki One Teaspoon. Około tam 500-600 zł. Ale słuchajcie, poszłam oczywiście, bo chciałam przymierzyć. No i okazało się, ponieważ ja mam no dość sporą pupę, nie oszukujmy się, okazało się, że one totalnie nie pasują do mojej figury. Są modne i będę odbierana, że o fajnie, laska jest modna, ale z drugiej strony będą wyglądały fatalnie. A uwaga, udało mi się kupić takie spodenki,
I też są fajne i leżą świetnie. No i kosztowały 80 zł. No to sobie pomyślałam, że jednak wolę wydać 80 zł, a tą resztę wydać na dodatkowe rzeczy, niż inwestować 600 w spodenki, w których jeszcze nie będę wyglądać fajnie i seksownie. Warto inwestować na pewno w torebki, warto inwestować w buty. Chyba że jesteście takim typem jak ja, no to inwestowanie w buty po prostu nie ma sensu, bo ja zajeżdżam buty, więc po prostu staram się w tej kwestii nie przeinwestowywać. Mam tą zasadę, że wolę inwestować w lepsze rzeczy, ale lubię kupować je w okazyjnych cenach. Czyli po prostu jestem skąpcem i nie lubię przepłacać. Jeżeli wiem, że za chwilę będą przeceny, albo na przykład idę do TK Maxa i tam wiem, że są te kolekcje projektantów, ale w dużo niższych cenach. Okej, one są starsze, no ale to chyba nie ma takiego znaczenia, bo ja aż takim freakiem nie jestem, że muszę mieć wszystko, co najlepsze i najnowsze. Poza tym są sieciówki typu Zara, H&M. Tam można kupić rzeczy, które są inspirowane projektami znanych marek, no więc wydaje mi się, że też nie ma sensu przepłacać, szczególnie jeżeli mamy mały budżet. Fajną opcją jest możliwość odkupowania rzeczy. Są sklepy online, w których można kupować używane rzeczy i wydaje mi się, że to jest fajną opcją właśnie na zdobycie jakiejś takiej perełki pod tytułem torebka Chanel. Ale osobiście jeszcze mi się nie udało wyhaczyć takiej torebki w dobrej cenie. Cały czas poluję. Tej zasady zawsze przestrzegajcie, należy przymierzać. Jeżeli jesteście gdzieś, chcecie coś kupić, to przymierzajcie, bo naprawdę czasami nam się wydaje, że w czymś wyglądałybyśmy fantastycznie, jak człowiek przymierzy, to już mu się odechciewa, albo odwrotnie, na przykład bierzemy coś, czego nigdy byśmy nie założyły i okazuje się, że to wygląda świetnie. I tutaj płynnie przechodzę do tematu osobistego stylisty i nie, słuchajcie, jeszcze nie zwariowałam, nie każę wam tutaj płacić za personal shoppera, no chyba, że macie taką ochotę, to oczywiście tak. Są po prostu takie opcje w galeriach handlowych. Można się umówić na zakupy ze stylistą i taki stylista po prostu chodzi z nami i on nam po prostu pomaga w wyborze naszego nowego looku, a przy okazji doradza i czasami po prostu doradzi nam coś, czego same byśmy albo sami byśmy nie wybrali. I to są bardzo fajne doświadczenia i całkiem niezła przygoda. Możecie kupić te rzeczy od razu, ale niekoniecznie. Można po prostu z takim stylistą się przejść, a potem z czasem po prostu kupować sobie po jednej rzeczy, tak żeby skompletować całą fajną garderobę. Jeżeli natomiast nie czujecie się komfortowo i nie chcecie chodzić na zakupy z obcą osobą, to najlepiej umówić się na takie zakupy z przyjaciółką, tylko taką, która z wami nie rywalizuje i nie jest zazdrosna, bo wtedy może wam nie do końca dobrze doradzić. Albo należy zabrać na takie zakupy kumpla. Kumple są zawsze szczerzy i oni są bardzo konkretni i wiedzą, co im się podoba, a co nie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mnie odwiedzać regularnie na moim kanale. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do subskrybowania. Obiecuję porady, obiecuję dzielić się z wami moimi perełkami, które mam nadzieję złowić w super fantastycznych cenach i mam nadzieję, że przejdziemy wspólnie tą podróż w poszukiwaniu stylu. Bo jak wiadomo, mamy styl, tylko po prostu trzeba go znaleźć. No to buziaki, pozdrawiam i do zobaczenia.